30 września w okolicach Lipina drugi pułk piechoty Krakusów pułkownika Bazylego Lewińskiego sprytnym manewrem okrążył i wziął do niewoli ponad szwadron kozaków stanowiących awangardę armii rosyjskiej. W tym czasie główny trzon armii był jeszcze w Lipnie. Do Rypina dotarła ona przez Rojewo i Rogowo 3 października. Tu rankiem w miejscowej aptece zwołano radę wojenną z udziałem wszystkich dowódców dywizji, brygad, pułków i baterii. Na tle wcześniejszych była to dość oryginalna rada, bo oficerowie mieli jedynie przynieść odpowiedź na wcześniej zadane 3 pytania. Czy prowadzić dalej wojnę bez nadziei dla sprawy, a z dużym zniszczeniem dla kraju? Czy przystać na haniebne warunki podane przez Paskiewicza? Czy wejść do Prus? Rybiński uzyskał różne odpowiedzi, choć przeważały te o wejściu do Prus, w związku z czym specjalny wysłannik generał Wroniecki dostał ostateczne uprawnienia do wynegocjowania z Prusakami warunków przejścia, a całą armię zaczęto przygotowywać do tego finału, przesuwając ją jeszcze bliżej granicy, także po południu sztab znalazł się w Świedziebiu. Następnego dnia już niemal całość sił skoncentrowano w Wybrzuszeniu, gdzie lokalnie granica najbardziej wchodziła w terytorium Prus. Tymczasem wcześniej, bo 2 października Paskiewicz, obawiając się, że na skutek spodziewanego pruskiego oporu, a armia powstańcza może podzielić się na oddziały partyzanckie, wysłał do Prus pułkownika Kanica z zapewnieniem, że Rosja jest gotowa pokryć koszty internowania Polaków. To ułatwiło generałowi Wronieckiemu zawarcie 4 października konwencji dotyczącej przyjęcia armii polskiej w Prusach. Jeszcze tego samego dnia kilkunastu wyższych oficerów, wśród których byli generałowie Pac, Małachowski, Węgierski, przeszło do Brodnicy. W samym obozie mnożyły się dezercje i dymisje. Rybiński chyba już nie był tym zbytnio poruszony. Sporządzał stosowne pisma, opracował harmonogram przejścia do Prus, wydawał ostatnie rozkazy. W jednym z nich pisał: jutro opuszczamy ojczystą ziemię. Wchodzimy do kraju pruskiego, który nam przyjazne nastręcza schronienie. Niechaj sąsiednich siedzib mieszkańcy, którzy skołatanym burzą rycerzom gościnne gotują schronienie, ujrzą was takimi, jakimi was sława odmalowała. Ale niektórym zaczęły puszczać nerwy. Jeszcze w nocy do kwatery wodza wpadł generał Dębiński, najwyraźniej rozgrzany walką, jaką jego oddziały toczyły z awangardą kozacką na podejściach, i zrobił mu awanturę, że nie słuchał jego zbawiennych rad pójścia w augustowskie. A tuż przed północą grupa młodych oficerów jazdy pod przewodem adiutanta sztabu głównego księcia Sanguszki chciała dostać zgodę na de facto samobójczy rajd, mający skończyć się we Francji. To znów inni chcieli, aby przed złożeniem broni raz jeszcze uderzyć na Moskali. Rybiński na nic nie wyrażał zgody, wygłaszając według zapisków takie słowa: panowie, nie wątpię o waszym poświęceniu, ale zapytuję, czy rozpaczliwa bitwa, jakiej żądacie, przyniesie ojczyźnie jakąkolwiek korzyść? Jeśli o chwałę wam idzie, dość jej nabyliśmy. Jeśli o zemstę, i tej dotychczas było. Moim zdaniem szkoda przelewu tych ostatków krwi naszej. Sprawa nasza skończyła się. Zachowajmy ją na przyszłość, na lepsze czasy. W środę, 5 października 1831 roku, około godziny 7 rano, armia polska podeszła nad granicę w porządku wcześniej uzgodnionym. Oficerowie sztabu głównego z generałem Rybińskim, niejako prowadząc żołnierzy 5. Pułku Strzelców Konnych, 1. Dywizję Piechoty i całą artylerię, przeszli drogą ze Szczutowa do Jastrzębia.
trzecia i czwarta dywizja piechoty wraz z brygadą kawalerii pułkownika Koski wyszły od Rokitnicy do Sobiesiężna, gdzie przekroczyły granicę. Jak pisze badacz tamtego wydarzenia Norbert Kasparek, część jednostek polskich przechodząc granicę śpiewała „Jeszcze Polska nie zginęła”. Na granicy na Polaków oczekiwali oficerowie pruscy. Rybińskiego przyjmował generał Schmidt. Nastąpiło wojskowe powitanie. Trębacze pruscy odpowiedzieli na powitanie polskie. Kolumna polska powędrowała w kierunku młyna wodnego Bachor. Stało tam już wojsko pruskie z generałem Cepelinem. Tu znów trębacze polscy powitali Prusaków, na co ci już nie odpowiedzieli. Na tym polu, koło młyna Bachor, cała armia polska zaczęła składać broń. Tymczasem, gdy główny trzon armii kapitulował, tylnia straż toczyła zażarte walki z kozakami w okolicach Księtego. Wiele wskazuje na to, że generał Dębiński dał się świadomie sprowokować i rzucił cały 13. pułk ułanów przeciw awangardzie rosyjskiej. Walono ze wszystkiego, co tylko do strzelania się nadawało, często przesadnie i bez strategicznego sensu. Tłumaczyć to mogą wspomnienia Dębińskiego. Każdego strzału wracał mi przytomność, której złość zaledwo całkiem nie pozbawiła. Dopiero interwencja pruskiego majora Henryka Branta, wysłannika Cepelina, położyła kres bezsensownej walce, która zresztą w coraz bardziej apatycznym polskim obozie nie wywołała niemal żadnych reakcji. W końcu armia wyszła z granic ówczesnej Polski. Początkowo donoszono, że rubieże przeszło około 15 tysięcy kombatantów. Sam Rybiński podawał tę liczbę, dodając około 2 tysięcy rzemieślników z arsenału warszawskiego. Jednak raport polskiego sztabu, sporządzony już w Brodnicy 8 października, precyzuje, że za kordon weszło 20 891 żołnierzy zgrupowanych w 25 batalionach i 52 szwadronach, 9284 konie i 95 dział. W sumie dla prawie 21 tysięcy Polaków, w tym 2 tysięcy rannych, zaczął się nowy etap żołnierza tułacza.